ten oto krzyż z cyrylicą został ufundowany przez rodzinę Batko w 1888 roku. Coś pięknego. Hello! Dzisiaj witam Was z początku świata. Dosłownie wybieram się dzisiaj z tym towarzystwem tam z przodu do źródeł Sanu, do miejsca najbardziej na południe wysuniętego w granicach Polski. Sensownie to powiedziałem? Chyba tak. A tutaj jest prawdopodobnie jakiś stary pomnik, być może grobowiec. Coś w tym rodzaju. Widok na połoniny po polskiej stronie zapiera dech. Zaś te pola tam to już Ukraina. Tak jak mówiłem, jestem na początku świata. Pomiędzy mną a tamtymi polami płynie rzeka San, a w zasadzie tutaj to strumyczek węziutki. Tutaj jest początek świata. Oczywiście nie chcę tutaj za bardzo pokazywać czy to Sanu, czy okolic takich tu bliższych, ponieważ jest tu dużo słupków granicznych. No to jest też zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Te pola kiedyś były do II wojny światowej. Były po prostu zamieszkane, stały tutaj domy. Były tu karczmy, tartaki. No ale niestety Druga wojna światowa, wysiedlenia, akcja Wisła doprowadziły do tego, że jest tu tylko dzika przyroda. Przepiękna. No niestety, po tej pięknej cerkwi ze zdjęcia pozostały tylko fundamenty. Oto. Cerkiew pod wezwaniem Archanioła. Krzyżyki. No smutne. Tutaj, jak to dawniej często bywało, obok cerkwi czy kościołów znajdowały się też cmentarze. Taki oto cmentarz tutaj też jest. To akurat nie wiem, co to jest. O, jest jakiś nagrobek.
Hihi. Jaka mini żabka. Oto takie skromne ujęcie sanu. Skromne dlatego, że tak jak już wspomniałem, nie chcę go za bardzo pokazywać, bo jest też granicą, a po drugie sam szlak też jest wytyczony w taki sposób, że tego sanu praktycznie z niego nie widać. Piękne. Tak po prostu. A cóż to jest? Ciekawe. Obiekt grozi zawaleniem. Budynek wyłączony z użytkowania. Ciekawe. Tam też coś jest, ale już może nie będę się tam pchał. Śliczne. Piękne tropy. Tak jak i piękna okolica. Totalna, totalna dzicz. Tutaj no nie ma już nic. Tylko przyroda. Miejsce, podwórze i folwarku Stroińskich. Tutaj to są fundamenty. Tak oto wyglądał dworek. Stroińscy raczej nie domyślali się, że ten strumień stanie się kiedyś granicą pomiędzy Polską i Związkiem Radzieckim, a teraz pomiędzy Polską i Ukrainą. Jakaś Buda tam stoi. To już jest w Ukrainie. Oto dotarłem do sianek. No, sianki kiedyś były tętniącą miejscowością po obu stronach sanu. Dzisiaj tętnią one życiem tylko po ukraińskiej stronie sanu. To są takie oto bardzo, ale to bardzo stare groby. Kalinowska Klara Stroińska. 1819-1869. Coś niebywałego. Franciszek
Stroiński. 1796-1853. Oto sianki w okresie międzywojennym. W okresie międzywojennym znajdowało się tu dla turystów m.in. 10 domów letniskowych, 6 pensjonatów, kwatery prywatne, schronisko Polskiego Towarzystwa Narciarskiego, kilka restauracji, sklepy, piekarnia, teatr amatorski, korty tenisowe, boiska sportowe, skocznie narciarskie. A oto sianki. No i siłą rzeczy Ukraina. To zaś jest punkt widokowy na wzgórzu Wierszek. Cywilizacja. Chyba pociąg. Tak a propos, to też zaraz za granicą tutaj biegnie droga. No, wypatrzyłem przed chwilą ciężarówkę. Ciekawe. Dotarłem oto do źródła rzeki San, umownego źródła tej rzeki, które znajduje się w tym oto miejscu. Tak, tak oto wygląda początek tej rzeki. Główne źródło znajduje się już tam, ale tam, za tym strumyczkiem, jest już Ukraina. Więc tam już nie pójdę. Tutaj widać jakąś ścieżkę z Ukrainy. Ukraińskie barwy na tym drzewie. No i oczywiście jakieś powydrapywane rzeczy. Pomyśleć, że z takiego strumyczka później robi się taka wielka, szeroka rzeka. Coś pięknego. Tam oto nad Ukrainą burza. Ukraina, Wytik Riki Sian, Drowżyna 444 km. Taka jest długość Sanu. Tu jest polska tabliczka. Umowne źródło rzeki San. Lewy dopływ. 886 metrów nad poziomem morza. I współrzędne.
tutaj jestem. Bardziej na południe w obecnej Polsce być się już nie da. I oby tak już pozostało. Niech granice już się nie zmieniają. A tymczasem czeka mnie powrót. Powiem tak, ta granica jest naprawdę solidnie zabezpieczona. Tak od naszej strony, jak i od strony ukraińskiej. Tam, przy tym źródle jak byłem, na bank byłem obserwowany. No po pierwsze to czułem to po prostu w kościach, a po drugie no słychać było tam jakichś ludzi po prostu, jak coś tam gadali sobie. No zresztą, no o tym jak dobrze ta granica jest zabezpieczona, niech świadczy fakt, że kiedyś jak wlazłem pod szlaban na granicy pomiędzy Wołosatem a Łubnią, to po dwóch minutach już byłem zapnięty. Także oby kiedyś ta granica przestała być zabezpieczona, żeby móc swobodnie się przemieszczać i zwiedzać. Kiedyś tak będzie. Co to się tam wczoraj wydarzyło? Dopadła nas no solidna ulewa, przy okazji burza, no ale tak to w górach na szlakach jest. Zlało nas do suchej nitki po prostu. No ale śmieszne wspomnienia. Bo jeszcze zanim ta burza się zaczęła, minęliśmy na szlaku taką nie, rodzinę chyba. No i pan się nas pyta, czy w razie czego to przed deszczem jest się gdzieś tam dalej, bliżej Sanu skryć. No tak, w grobowcu. Chłop się tak popatrzył. To dodaliśmy, że no, to taka kapliczka, no. Wiecie, chodzi o to miejsce przy grobach Stroińskich. Tutaj taka ciekawostka. Rodzina Stroińskich była ostatnimi właścicielami właśnie wsi Sianki. Co do szlaku, no, ma on długość ponad 10 km. Z parkingu w Bukowcu aż do źródeł. Nie jest on nie wiadomo jak wymagający, bo nie ma wielkich wzniesień czy spadków, ale daje w kość. I tutaj, gdyby ktoś z was się wybierał do źródeł Sanu, bąk mnie atakuje. Gdyby ktoś z was wybierał się do źródeł Sanu, to idźcie przez Beniową i wracajcie też przez Beniową.
bo jest też druga opcja, taką szutrową drogą, ale no nie. Zero widoczków, trzeba iść po jakimś rozwalającym się asfalcie z lat 50. Kamienie i te sprawy. Szlak generalnie jest prześliczny, bo chwilę idzie się lasem, chwilę jakąś łąką, mija się te cmentarze. Coś pięknego. Czy coś jeszcze chciałbym dodać? No jaki uparty jest ten bąk, no. Generalnie jestem zachwycony. Moi towarzysze też są zachwyceni. Całą czwórką dotarliśmy na sam początek świata. Serdeczne pozdrowienia dla Kasi, Gosi oraz Kuby. A tymczasem dzięki, pozdro i tymczasem.